Tobi, nagrywasz ze mną odcinek? Tak? Nie nagrywasz. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy cały skład, że sprzedaję ten dom. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo dom, wiadomo, się kupuje, sprzedaje, wiadomo, handel idzie pełną parą, więc nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, że chcę sprzedać ten dom. Zwyczajne za to będzie to, że chcę sprzedać ten dom w dniu dzisiejszym za horrendalnie wysoką cenę. Dodatkowo nie mamy transportu, bo przypadkiem to auto się zepsuło, oczywiście nie zepsuło się i stoi na warsztacie, więc nie będziemy mieli transportu. Dom znajduje się na takim uboczu, że po prostu taksówki tutaj nie dojeżdżają, czyli w środku nocy przez rzekomego kupca zostaniemy wyrzuceni po prostu na bruk. Oczywiście ja mu zapłaciłem za to, żeby odegrał tą rolę, ale przyjdzie tutaj facet, który odegra rolę kupca, który jest zainteresowany tym domem za bardzo wysoką cenę, ale musi go dostać od ręki i wypieprzy nas na zbity pysk po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że chce na tym zarobić. Także no, ja jestem ciekawy ich reakcji, jak zareagują na to, że zostaną wyrzuceni tak naprawdę w środku nocy i nie będą mieli jak wrócić i nie będziemy mogli wrócić do domu, bo dom rzekomo sprzedałem. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo za chwilę przyjeżdża facet, który odegra rolę kupca. Będę musiał go fajnie ubrać, żeby się nie połapali, że to jest jakiś podstęp, no ale wydaje mi się, że będą zdenerwowani dzisiaj. Zapraszam Państwa do oglądania. Wydaje mi się, że przyjechał, bo słyszałem pukanie. Oj, że piesek nie wyszedł. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana bardzo serdecznie. Cóż, tak jak rozmawialiśmy telefonicznie, ja wszystko panu wytłumaczę, niech się pan rozbierze na spokojnie. Nie ma jeszcze nikogo w domu. Nie ma jeszcze nikogo w domu, także mamy czas, żeby się przygotować. Niech się pan rozbierze, czekam w salonie. Co dokładnie mam grać? Jaką? No, dokładnie, bo ja nie wytłumaczyłem telefonicznie, nie? Wciela się pan w rolę kupca, który chce kupić pan, ten dom. Jak oni przyjdą tutaj, w sensie będzie jedna dziewczyna i dwóch chłopaków. Będzie musiał pan przed nimi grać cały czas kupca, który chce kupić ten dom i będzie musiał być pan niemiły w stosunku do nich. Chodzić po tym całym domu jakby... No jakby była to pana już własność, pomimo, że jeszcze pan tego nie kupił. No i jak już pan po prostu zadecyduje o tym, że chce kupić ten dom, to wykłada pan, rzuca pan horrendalną kwotę, 12 milionów powiedzmy. Zapłaci pan 12 milionów, wyjmujemy akt notarialny, zaraz pan się przebierze, żeby to było bardziej autentyczne. Wiarygodne, bo teraz jestem po prostu niewyjściowo do takiej sceny. Dokładnie. Wyciąga pan kasę na stół, że tak powiedzmy przysłowiowo, 12 milionów na stół i po prostu wyrzuca nas pan z domu na sam koniec. To będzie trudne, ale... Podejmuję wyzwanie. Tylko, że będzie musiał pan to zrobić w bardzo niemiły sposób, bo my tutaj prowadzimy taki kanał, że no nie jest to grzeczny kanał i dlatego jakby mógł pan to zrobić w bardzo taki chamski, perfidny sposób, że wyrzuci ich pan z domu. W sensie... No by... będzie trochę kłócić z rolami, które do tej pory grałem, ale postaram się za dobre honorarium to zagrać też. No dobrze, dobrze, no to w takim razie wszystko wiemy, ja zaraz panu przyniosę rzeczy, przebierze się pan i chyba możemy zaczynać. Dobrze. No dobra, wydaje mi się, że wyglądasz ok, ale bez krawatu chyba będzie lepiej, wiesz? To jest kilka sekund, kilka ruchów i mamy zmianę widoczną czy niewidoczną. Wygląda bardziej poważnie. Super, super. Tak mi się wydaje, dobra. Może próbka gry aktorskiej tutaj, no nie wiem, no... Ale zobaczmy to. Poczekać, zanim przejdziemy do oglądania dalszej części mieszkania. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się ta rysa. W tak nowym budynku, taka rysa, tu ściana pęka. Ja się boję o całą konstrukcję nośną, czy ten budynek przetrwa 10 lat najbliższych, skoro tu takie rzeczy się dzieją. To jest... No dobra, no i będziemy się kłócić, po prostu ty będziesz mówić coś takiego, ja będę się z tobą kłócić, ja będę mówić, że to jest normalna rzecz, no bo budynek chodzi, wiadomo, to jest nowy budynek, bla 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 bla. Będziemy prowadzić normalną rozmowę, tak jakbyśmy rzeczywiście tutaj się, no, przeprowadzali rozmowę, przeprowadzali rozmowę na temat sprzedaży domu. Oni muszą uwierzyć po prostu w to, że ty naprawdę chcesz kupić ten dom. Okej. Okay. Muszą w to po prostu wierzyć. Dodatkowo będziesz w stosunku do nich niemiły. To będzie trudne, ale... Dasz radę. Wydaje mi się, że dasz radę. Dobra. Może... No jesteś w końcu aktorem, tak? Tak, tak, za to mi płacą i... Dlatego wydaje mi się, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Cóż, oni już chyba przyszli, tak mi się wydaje. Także możemy zacząć z grubej rury. Oni już są na dole. Schowam rekwizyt. Dobra, to może na spokojnie pan się po prostu rozejdzie, ja też nie chcę panu przeszkadzać, może pan się poruszać tak naprawdę po całym domu, niech pan zobaczy, czy się panu konstrukcja podoba, ogólnie wnętrze i spotkamy się za chwilę. Co to jest? Możecie nie być teraz troszeczkę nie mili? Co to jest? To jest osoba, która chce kupić ten dom. Co? Serio? No. W końcu sprzedajesz tą dziurę? Chłopie, tyle wspomnień z tego domu. Ja się tu wychowałem, człowieku.
tym domu. Ty to się na farmie wychowałeś, zamknij się, to jest jego najlepsza decyzja. Taki człowiek chce mnie wypuść. No że możecie nie kwestionować tego, czy chcesz sprzedać ten dom, czy nie chcesz sprzedać tego domu. Za 14 milionów, także oferta jest fajna, no. No w porządku. A dużo potrzebujesz kasy? 14 milionów. 3-4 by mogę ci od ręki dać. To jest przeszło. Mówimy o kwotach 14 milionów złotych, stary. Zadzwonię do ludzi, co sprzedają działki i ma tą kasę, ale nie wyjeżdżamy z tego. Słuchaj, ten dom jest wygląda niepotrzebny, jest niepraktyczny, jest gówniany. Ja nie mam ochoty tutaj mieszkać i to jest jego najlepsza decyzja. I w końcu, jak go namawiałam, go dzisiaj... A gdzie kupisz następny dom, jak to sprzedasz? A po co? Mamy w Szczecinie. No właśnie, w Szczecinie jest chata. Co, przyjeżdżał do Szczecina? O właśnie, wiesz, to jest jeszcze plus tej chaty? Jak jej nie będzie, to nie będziesz przyjeżdżał. Dobra, słuchaj, no na razie oni chyba łyknęli, tak mi się wydaje, że wierzą w to, że chcesz tu kupić tą chatę. Pójdziemy zaraz, ja zrobię tej kamery nagram, tylko musisz pociupać. Zacznijmy od Barbera może. Powiedz, że dom ci się podoba i w ogóle, ale pociup trochę Barbera, okej? Okay? Dobra. I co, już mamy się pakować? Oddajemy dom? Proszę. Tak? Mam już się pakować? Nie, no pan jest zainteresowany, ale... Ale nad czym się tym problemem zastanawiać? Czy ten dom jest idealny dla rodziny? Obawiam się o przedmioty w tym domu, bo widzę, że te krzesło, ono jest za delikatne do takich obciążeń, proszę pana. A właśnie pan się tutaj myli. Pan się może przenieść gdzieś na kanapę, proszę. Obawiam o te krzesło, naprawdę. A powiem panu, że właśnie te krzesło jest bardzo dobrej jakości, ponieważ on codziennie siada na tym krześle i bardzo dobrze się trzyma. Ale pani widzi ten cienki drut? Pan w tym momencie ale ten ci... Nie, ja pana nie obrażam. Ja mi po prostu zależy na tym krześle. Proszę pana, tu ogrzewanie zależy na tym krześle. Tu ogrzewanie jest zepsute. Zimno, nie ma dojazdów. Tak, tam jest bardzo ciepło. Pociągów nie ma, żadnej cywilizacji. Właśnie to jest... A pan jeśli myśli, że ja się wystraszę tego kija, to proszę, proszę się powstrzymać, naprawdę. Tu grube pieniądze wchodzą w rolę, proszę. Grube pieniądze, dobrze? Ile mam panu dać, żeby się na tego domu, czy 200, 300? Za 200 ja bym tu nawet nie przyjechał, proszę pana. Myślę, że dobrze, przedmioty. Dobrze, może nie rozmawiajmy, bo tutaj to są lokatorzy, którzy po prostu no, nie mają nic wspólnego z zakupem ani sprzedażą, także niech pan nie zwraca na nich uwagi. To są pionki, tak? W tej transakcji. Oni w ogóle tutaj nie istnieją, to zacznijmy od tego. Także tych ludzi nie ma, po prostu niech pan nie zwraca na nich uwagi. Tak? Ani na Jemcy, nikt. Nie ma. Nikt, oni są bezwartościowi, tak? A ty chyba sobie za dużo pozwalasz, Kamusiu. No, że rozumiem, że pan ma akt notarialny. Tak, akt notarialny jest jak najbardziej. Przejdźmy może do pokoju. Dobrze. Sobie pan poogląda. Idzie wielka, także pamiętaj. To jest jego pokój. Ale przepraszam, co ty robisz w moim pokoju? Oglądamy. Mogłabyś zamknąć drzwi? Nie. Jak wchodzisz i w ogóle dlaczego wchodzisz podczas... Do swojego pokoju? Chciałeś to powiedzieć? To już nie jest swój pokój, Wiola. Jak to nie jest? Pani, jest jeszcze... proszę pani, mam do pani pytanie. Czemu to jest udzielane? A bo się oblało piciem. Ja a pan będzie, ale mam pytanie. Pani wszystko oblewa i wylewa? A widzi pan, no takie czasy. Wszystko... A masz się nie musisz? To jest ja jednak pokój. Czemu pani chlebi? Ale mam pytanie. Czy pan będzie pod tą kordą spał? A czy pani ją zabierze? Słucham, no oczywiście. Ale to wszystko, pan zobaczy, jaka jest konstrukcja. To wszystko już będzie udziugane. To wszystko spływa po tym. Tak, spływa na pewno. Spływa. Przepraszam bardzo, ja akurat miałam to na podłodze i chlałam się na podłodze. A czemu tam sofajki? Czemu tam sofajki? Ja się pytam. Gdzie będą fajki? Czemu pani tu pali? Gdzie są fajki? Pan jest strasznym palaczem, ja widzę. Ja no czuję, nie mogę oddychać. Proszę, nie proszę pan oddychać? Ale ja nie będę tu powoli. Tak pan może. Pani Pionek, proszę przejść. Dobrze, Wiolka, no chyba za dużo Wiolka, przesuń się. Proszę ją zabrać. Wiolka, przesuń, bo sprzedaje dom. No to dobrze, no to sobie pójdź na chwilę do góry, a ja posprzątam i będziemy mógł sobie tam wejść, tak? Wiolka, przesuń się. Ale tam są moje rzeczy. A to jest mój dom i go chcę sprzedać, więc się przesuń. Ale mnie nie interesuje, że to jest mój dom. Przesuń się. A ty jesteś normalny. Ty jesteś bezczelna. Nie, to jest mój dom. Bezczelna. Znaczy musi obejrzeć facet, co kupuje, tak? No bez przesady. Ale co to jest za syf? Co to za kłaki w włosy? Bo przepraszam bardzo, ty się tutaj strzygłeś dzisiaj? Kto no to myślałem, że posprzątasz. Pan, ja? Nie, to Barber miał posprzątać. To jest śmieć. To są Barbera kłaki. Nie, to są jego kłaki z włosów. To są, to przepraszam ja bardzo za... Ja nie dotykam. Przepraszam nie bardzo. Nie wiem, tutaj strzyżony. Proszę mnie nie dotykać. No i co, chciałeś go tu wpuścić? Co, no masz nie dotykać, ja muszę... Powiedziałam ci, żeby ktoś tutaj nie wchodził, to jest syf. Ja rozumiem, że pan dezynfekcję jakoś zamówił. Tak, dezynfekcja będzie zrobiona. I na pana koszt, dobrze? Tak, oczywiście. To jesteś zadowolony? I nie 14, a 13 milionów. Na ten moment, za te pomieszczenia, ucinam to. Mówiłam, żebyś poczekał? I co?
Dobrze, może pan już stąd wyjść, wszystko pan wziął. Obejrzał, zobaczył. Ja tu widzę mega błąd systemu, error. Ta Menelica nie powinna tu występować. Proszę się wyprowadzić. To nie jest rezydencja. Wie pani, kto będzie tu mieszkał? No właśnie widzę. Ludzie z klasą. Ludzie z klasą. Bo pan chyba nie ma klasy, jak widzę. Proszę iść sobie wypalić, zapalić i proszę nie przeszkadzać. Ale ja będę tu ludziom, dobrze? Ale ja będę tu siedzieć i co pan ma do gadania? Dobrze, pan Biola, nie wyjdź. Jest u siebie, mi Biola, jest... wyjdź. Nie. Biola, wyjdź. Nie. No wyjdź. Nie. Pasuje ci? Pasuje. Ale co mi pasuje? Chcę sprzedać dom i przeszkadzać. Ale ja mam dupie, komu ty w ogóle sprzedajesz ten dom? Ja z panią mam. Okay, proszę wyjść. Gdyby byli na świecie, to nikt by nie chciał. Zabrać swoje papieroski i... Ale gdzie pan ma tu papierosy? Do widzenia. Proszę mi je pokazać. Do widzenia. Pan jest chyba szlepy. Kogo pan tu trzyma? Łyknęła, jest mega... Jest dobrze. Jest wkurzona. No co, no, następny został, jeszcze jeden chłopak został. No i jak wydaje mi się, że jak już pan po wszystkim obejdzie, zejdzie pan znowu do kuchni, podpisze mi niby akt notarialny, niby zrobi mi pan przelew, no i wypiera nas pan z domu. I że mamy 3 minuty na spakowanie się, a ja na to pójdę. Dobrze. I że jak oni nie wezmą jakichś rzeczy, to po prostu pan wyrzuci ich bez rzeczy z domu. Kończę na ulicy. No dobra, to co? Zapraszam pana do tego pokoju. Już widział pan chyba większą część domu. Ten pokój jest zachowany, no naprawdę, wydaje mi się, takim dobrym stanie. Dobrym stanie. Wie pan co? Kiedyś jeździłem na wakacje na wieś do babci i tam były kury i te kury odchody znosiły. No to jak każda kura, no. I my musieliśmy to zbierać i do takiego miejsca, w takim miejscu składować. I ja się czuję jak na takim składzie i chyba widzę, że pan Wiesiu za to odpowiada. W sensie? No ty. Ale za co? Za ten smród. Proszę stąd wyjść, proszę tu wietrzyć, cokolwiek. A przepraszam, skąd pan wie, że ja jestem wieśniakiem, jestem rośnie? Gdy wszedłem do tego domu, widziałem twoją obrzydliwą, wiejską mordę, nie miałem żadnych złudzeń. Ale może grzecznie, może buźkę, nie mordę. Proszę pana, trochę pan masz szacunku. Mordę i proszę, ja stąd wychodzę. Trochę szacunku do ludzi. Na szacunek to trzeba sobie zasłużyć i na niego zapracować, proszę ja pana. Ja jestem gospodarzem, jeszcze możemy... Pan jest gospodarzem swoich krówek i świnek, nie w tej rezydencji. A na mieście dostałeś kiedyś w A pan widział kiedyś miasto? Dobrze, uspokój się, tak? Ja sprzedaję dom. No to... Ten pan nigdy w mieście nie był i mi mówi jakieś tu kurde, jakieś zasadach ulicy, człowieku. Co się stało? Źle się z tym czuję. Z czym? To za mocno. Ale z czym źle? Obraża mi. I oni nie wiedzą, że ja gram. I oni to wszystko biorą do siebie. Jest to strasznie trudne, ja nie wiem czy podołam. Dobra, słuchaj, dasz radę, no przyjechałeś tutaj, no chyba nie wycofasz się w takim momencie, co? Został ci jeszcze jeden, potem ich pociśniesz troszeczkę, oni są przyzwyczajeni do ciśnięcia, daj spokój, naprawdę. Ale tak nie można. No można, nie można, jest zapłacone, tak? Już z góry zapłaciłem. Dobrze, skończmy to jak najszybciej, chodźmy. No dobra, no i jak panu się pogodowa ten pokój, wszystko okej? Nie, ta kanapa do wymiany. Do wymiany? To jest od nowa razu. Kanapa. Od razu. Ona jest zarwana, pan widzi tego grubasa? To jest zarwane, spadło się to i tak zapadło. Żartujesz sobie? Ja z panem nie rozmawiam. No dobrze, wymienimy tą kanapę. Słuchaj, z wieśniakiem. W ogóle zobacz jak jesteś ubrany, stąd wyczasz się szkadać, no żeby kupić to mieszkanie. Dla mnie to jest... Zobacz jak w ogóle jesteś ubrany. Dla mnie to jest formalność, proszę pana. Proszę skąd wyjść. Dobrze, możemy uspokoić drugą głos, ale dobra, weź, proszę cię, wypadę. Chcę to sprzedać, tak? Czemu mnie utrudniasz? Jak mnie poprosisz, ładnie. Szybko! Ja jestem wolny. No nie dziwię się. Sio. No dobra, możesz... Gąski. Dobrze, możesz? Gąski, Barber? Gąski do domu. Możesz, Barber? Proszę cię, chcę sprzedać ten dom, proszę. No weź mi teraz otwórz te drzwi w ogóle. Nie wiem, co ja mam się... Kogo pan to trzyma? Wiocha! Znowu coś się stało? Ja wszystko rozumiem, ale ten typ, on mnie naprawdę wkurzył. No jest taki troszeczkę irytujący, ale no dobra, no jesteśmy już w połowie tak naprawdę, pół metku. Ja nie wiem jak obejrzę resztę mieszkania. Ale no to nie musimy oglądać, no przecież możesz powiedzieć, że już się zdecydowałeś i że po prostu podpiszmy umowę. Że dajesz ofertę nie do odrzucenia 12 milionów, podpisujemy kontrakt i twoja chata. Zróbmy to jak najszybciej. Tylko że pamiętaj, żeby powiedzieć, że mamy 10 minut na spakowanie się. Aha, żeby spierniczali. Dobra. Dokładnie. Dobra,
No i na jakiej kwocie staniemy? Bo tak naprawdę mnie interesuje. Najpierw było 14 milionów, teraz... Na chwilę obecną jestem gotów po przemyśleniu 12 milionów zapłacić. 12 milionów złotych. No chyba, że napluje pan na tego grubasa, wtedy dorzucę 500 tysięcy. Że słucham? Że napluć? Napluć, wyrzucić z domu 500 tysięcy. A może ja napluję na pana i pan wyjdzie dobrze, za darmo? Dobrze, dobrze, dobrze. Ja nie napluję, dobrze. Ale ja z panem rozmawiam. Pan w ogóle to jest gówno, nie inwestor. Pan w ogóle nawet się na tym wszystkim nie zasprzedał. Kupował pan kiedyś dom? Kupywał czy nie? Zapytałam się. Tak. Tak? To chyba się nie widzę, bo pan nie widzi podstawowych błędów tego domu, jak każdy debil. Dobrze, możesz wielka się zamknąć? A ty w ogóle nie umiesz sprzedawać domu. Dobrze, moja. Ja z panią nie rozmawiam, z panem też nie rozmawiam. Pan jest takim debilem. Dobrze, dobrze. Dotknij tu. Dobrze. Dotknij tu. Dobrze, możemy? Dotknij tu. Możemy? 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 Co? To zrobisz mu coś, Barber, w końcu, czy co? Przestęp, to jest pipka. Dobrze. 12 milionów złotych, ja się zgadzam na tą kwotę, nie będę pisał na kolegę. Podpiszmy akceptację. Podpiszmy, 10 minut mają. To jest ich czas na opuszczenie mieszkania. Tak, to? Proszę zostawić, to jest akt notarialny. Zostaw to, zostaw to. Jaka położę się, udajmy do pokoju. Udajmy się do pokoju. No to ja idę z sobą. Okej, czyli kwotę ustaliliśmy na 12 milionów złotych, płatnym przelewem natychmiastowym, tak? Przelewem natychmiastowym. Mam... Poczekaj, ty sam, zdajesz sobie sprawę z tego, że gdyby to nie mój kolega, to w tym momencie przysięgam, związałbym cię, połamałbym ci ręce, połamałbym ci noc, połamałbym ci palce, potem bym cię sam tak pomocny rosł i podpalił żywce. A poparzenie byłoby tak dotkliwe, że do końca życia byłbyś pod respiratorem i byłbyś warzywkiem. Rozumiesz to? Ale jako kruchny, później byś się obudził. Dychami, kurwa. Możesz nie pluć? Proszę zabrać tego. Dobrze, podpiszmy tą umowę. Tutaj znany pan pół zupełnie, tak? Obydwu tak, stron, tak. Okej. Okay. Trzeba tylko podpis. No dobra, no to co? Czekam na przelew. No i jak przelew dojdzie, no to złożę ostatni podpis i tyle. I transakcja będzie przeprowadzona, tak? Dziękuję ślicznie. Dobra, dziękuję. Może jakąś kawę, herbatę, wielka panu zaproponujesz? Bo czekamy na przelew. Któryś mogłabyś mi nagrać cenę, bo jak już sprzedaję ten dom, to... To co? No chciałbym to nagrać, no bo żeby ludzie wiedzieli, że sprzedałem po prostu ten dom. Nie będzie mieć pan przeciwko nic, nie? Bo ja kanał na YouTube prowadzę i chciałem po prostu pokazać, że finalizuję transakcję z prestiżowym człowiekiem. Dobrze. Ale ty chyba powiedziałeś chyba z gównem, a nie prestiżowym człowiekiem. Ty chyba nie wiesz, dobrze, jak profesjonalny inwestor wygląda. Jeszcze jedno słowo do mnie i już spadę. Dobrze, w takim razie tutaj jest podpisany akt notarialny. Dom już jest został sprzedany temu panu, także no cóż. Dziękuję za tutaj super warunki. Co prawda za tych państwa panu nie dziękuję, to było niepotrzebne. No wiadomo, przepraszam, że... A czemu pan nawet nie ma garnituru? Wie pan, że za takie finalizacje, no chociaż ludzie w garniturach przychodzą. Ja na taki pan się w garnitur nie ubieram. Ale skąd pan nie wiedział, że ja tu będę? Co to kurwa mam być? Mam rozpalić? Dobrze, możecie się uspokoić. Mam rozpalić, kurwa! Ja tylko... przestań! Ja tylko sprawdzę, czy przelew doszedł. Tak, dokładnie. Właśnie, właśnie przelew przyszedł. Także od teraz... Jestem właścicielem? Tak. Dobra. Dziękuję panu za transakcję. Dziękuję ślicznie. Państwu też dziękuję. No to może już pan wyjść. Jestem właścicielem. No ale on już jest właścicielem, Wielka. W sensie tak, ale on... chodź tutaj. On jest właścicielem. Ale co ty w ogóle wyrabiasz? No za 12 minut mucha to sprzedałem. Ale dlaczego... Dobra, chodź Wielka. Chodź Wielka na słowo. Chcecie porozmawiać? Tak i co, ja mam jeszcze raz, wiesz ile to pakowanie zajmie? No dobra, spokojnie. Słucham, spokojnie, mamy całą chwilę na wszystko. Kondom, obcięty naple. Dobrze. Jeszcze raz do mnie się odezwie. 12 milionów złotych dostałem. A wtedy ten... chcesz się spakować? Ale za pieniądz, to byś człowiekiem. 12 milionów cię skłoniłem. Dałeś się sprzedać jak najgorsza chuj. A wiesz, że ten dom jest cały rozwalony, nawet nie jest tyle wart? No i właśnie o to chodzi, dlatego... No to jest za inwestor, on się ma za takiego... Ale on nie jest inwestor, kupił chatę dla siebie. Dobra. Ale ten dom jest cały w gruzach. Nie jest w gruzach, ale nie a jest... A mam ci pokazać błędy, które trzeba no to wymieniać, co będzie się psuło i w ogóle? Dobrze, nie jest warty 12... Nawet klamek nie ma. Wiem, że nie jest warty 12 milionów, no przepłacił 3 miliony, no. Ja przepłacił chyba z 10. Od dzisiaj popieprzona wielka. Kanał powinien nazywać się sprzedawczy, a nie kanał. Dobrze, zamknij się ja mordę. Zamknij mordę. Zamknij mordę. Ty się zamknij. Trener jedyny się... Trener, przepraszam, tu zachowałaś się w porządku tutaj z nich wszystkich. Bo ja nie rozumiem twojej w ogóle, jak ty się zachowujesz. Ja rozumiem 12 milionów, ale chociaż jeden dzień, no spakowaliście się cokolwiek. Dobra, daj się co ty chcesz, żebym się spakowała pytaniem? Nie wiem, co jakie jest ten...
ten twój piździk mały, co jest na dobrze, boku, proszę się pakować, proszę się pakować. Chwilę, wspomnij. Ale gdzie ja to zmieszczę? Nie wiem, proszę się pakować. Wypierdalać to, 10 minut. Mówi pan do siebie? Do was. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no wyjdź. Dobra, musimy wychodzić. Ale ja mam tu swoje rzeczy. Nie, ale serio. Wiesz, że on nie ma prawa mi zabrać rzeczy? Odkupię, nie. Ja sprzedałem to razem z rzeczami, ale jeżeli jest, nie zdążysz. Ale nie, nie masz prawa moich rzeczy sprzedawać. A możesz się założyć, może policję wezwiemy, to zobaczmy, co policja powie. Ale ja pana nie pytałam, a nie? Ten rozumiesz? Może zostać to sprzątać, ten niebieski. Rozumiesz, że ja chcę swoje wszystkie rzeczy i masz je zmieścić. Rozumiesz? Ja się zgadzam. Zostaję tu. Dobrze, jeżeli chcesz zostać, to zostaj, my wychodzimy stąd. Ale ja muszę wszystkie mieć swoje rzeczy. Wychodzimy stąd. Ja cię spakuję. Ale ja... Wychodzimy, Viola, stąd, wychodzimy. Ja dobrze, idź, Viola, się pakuj. Ale jak, gdzie ja? Twój samochodzik mały zmieszczę te rzeczy? Viola, wychodzimy. Ale co ja mam zrobić z tymi rzeczami? Viola, nie ma auta, auto jest na prawie. No i ja nie wyjdę bez swoich rzeczy, on nie ma prawa przetrzymać moje rzeczy, chyba nie znasz prawa. Oczywiście, jeżeli sprzedałem mu cały dom, to jest ale to nie, ale to są moje rzeczy, ty nie masz prawa sprzedać, ty możesz sprzedać. Ten dom teraz zamknij należy się. Do mnie. Zamknij należy się. Należy do mnie. Śmieciu, zamknij się, śmieciu, powiedziałam. Ładnie. A do kogo? Proszę cię, gdy nawet oryginalnych butów nie masz, jak ty możesz kupić coś za 12 milionów. No to zadzwoń i co? Powiem, że przetrzymujesz moje rzeczy. A ja powiem, bo ja tak samo mam prawnika. Jest pani tu nielegalnie. Nieprawda, bo ja mam dowody, że ja tu wcześniej mieszkałam. Wiolka, ten dom został sprzedany. No to są tu twoje rzeczy. Ja mam prawo wynieść te rzeczy, ale ja nie mam gdzie jest. Policja i tak cię wyprowadzi, czego nie rozumiem. Tego frajera policyjnego, frajera twutu, chyba 60. Ale chcesz się założyć? Co zrobią? Nie macie. Nie macie. 60. Nie macie. Dobrze, wychodzimy, Viola. Weź wyłączam kamerę, ja sobie z nim sama się rozliczę. Wychodzimy, Viola. No dawaj, wychodzimy, nie ma, Viola. Tu nie ma kamer. Wychodzimy, Viola. Wyłącz kamerę. Wychodzimy, Viola. Wychodzimy, Viola, ma 12 minut na koncie. Wychodzimy. No i co, ty jeszcze nie pakujesz, czy co? No stary, w co ja mam się pakować, to jest po pierwsze, a po drugie dla tego frajera będę się pakował. No dobra, musimy stąd zawijać. No i co, no stary, nie obchodzi mnie, że ci frajer mam się zawijać? Muszę no stary, musimy się spakować. 60. Tfu. No dobra, ile te twoje rzeczy kosztowały? Moje rzeczy? 25. Dobra, dam ci 40, okej, okay, będzie? Słuchaj, ale to tylko wiesz, że ja mam wyjebane pieniądze. A ze względu, że ciebie naprawdę lubię, to zrobię to po prostu, wyjdę, nie spalę go. Dobra, dam ci 40, ja zarobiłem 5 milionów, także ty zostajesz... Co? Zostajesz w kasetce na sam kawę, ile ja u niego zostanę zadatny? A to mi w dupie obchodzi, że mnie zdradziłeś i idziesz sobie ten... Ty k***** kamerzystowska. Dalej, ten kaset. No i co? No co? Za chwilę cię spakuję w manatę i wyjedziesz to. Ten brudas tu zostaje, tak? No, chyba tak, no nie wiem. Proszę, proszę pana, na kolana Sprawdzę, będę miał lepiej niż u ciebie, u sprzedawczyka. Wolę być takiego gościa niż u sprzedawczyka. Boże. O, ale ja spędziłem 5 miesięcy. Staro, nie ma nawet szty honoru, uniósłby się honorem, wyszedł. Losia dużo kratuje. Przynajmniej umie coś w życiu zrobić, a nie co tam. Ja ci już coś powiedziałem na osobności i się słowa dotrzymam, bo ja słowa dotrzymuję. Ale wiesz, co bym z tym zrobił, więc... Ja bym sobie wyszedł jednak szybciej, bo to się nie skończy dobrze. Dobra, stary, chcesz sprzątać, to sprzątaj. Tu pan nie musiał, ale dobrze, ale dobrze. Wierny pies. No dobra, no to dobra, co? Wiolka! Chodź, zawijamy! Czy nic nie bierzesz, tak? Kurtkę i wychodzimy. Nawet ładowarki nie biorę, kupię co nowo. Ale zobacz, jaki biznes, 5 milionów zarobiłem. No stary, wiesz, no, żebym mi zarobił, pieniądze, bym powiedział, żebyś mi coś odpalił, ale wiesz... No ale 50 koła zarobisz na tym, stary. Ile zarobiłem, bo moje rzeczy są warte 25 tysięcy. No to 25 tysięcy zarobisz. Zarobiłem 15, bo dajesz mi 40. 50 ci dam. Sam, a, no to 25, no to 2. Co? Co? No zawijamy, pakowałeś się. No, jeszcze mam 7 minut. Co? Zadowolony jesteś? Ja jestem bardzo zadowolony. Tak? To bardzo będziesz zadowolony, jak jeszcze będziesz musiał dać 100 tysięcy. Za co 100 tysięcy? Za to, za moje rzeczy oczywiście, resztę i za to, że tak mnie potraktowałeś po prostu. Ale te rzeczy były warte 1500 zł maksymalnie. No, z tego. No ale jeszcze przed chwilą chciałeś dać, więc dalej będziesz chciał dać, tak? Ale ile? Mogę, mogę się jak coś to cofnąć. I jeszcze gościu może cofnąć tą finalizację, nie wiem czy ty wiesz. Ile? 100 tysięcy złotych, tak? Tak. A mam się cofnąć? No dobra, dobra, okej. Okay. A może mam coś gościowi powiedzieć, co tu nie działa? Bo ja wiem wszystko, co tu nie działa. I tylko kretyn wykupił ten dom. Dobrze. Chcesz? Dobrze, 100 tysięcy, okej. Okay. Dobrze. A dlaczego ta krowa dostaje 100 tysięcy? To jaka krowa? Wynoś się, ty w ogóle nie jesteś wielki pies? I zaraz w ogóle nie możesz z tym. Zaraz wyjdziesz z tymi drzwiami stąd. Masz coś jeszcze kurczę do powiedzenia? Chcesz mnie rozwścieczyć? Dobra. Widzisz? Już. Ty!
Tak wychodzimy. Samo mnie lepiej nie denerwuj. Wychodzimy. I ty, a po pierwsze, jeszcze druga akcja, którą chcę. Masz jutro załatwić, że możemy jutro po resztę wszystkich rzeczy przyjść. No chyba cię pogrzało. A ja jeszcze. Tak? Idę do niego, wszystko mu. Albo mnie. Chcesz? To idź! No idź! Ale chcesz, żeby cofnął to wszystko? No idź! I teraz ja zmieniam kwotę. 30 tysięcy złotych albo nic nie dostaniesz. Dobra, to patrz teraz, jak gość zaraz ci zmieni, że nie chce. A wiesz, że teraz tak już nie da się cofnąć? To mam akcję się założyć, że da się cofnąć, tylko właśnie na tym, kim nie znasz. No dobra, no, to nie podskakuj. Ale ja wiesz, że mogłam podskakiwać. Słuchaj, ty zamknij mnie, czekaj. Ty też zostaw 100 tysięcy? Tu zamykasz drzwi. No bo chcę z nim porozmawiać. Ale nie wiem, że z nim rozmawiał. Nie jesteś tego godny. Słuchaj, jak nie jestem godny? Tak. Jak on została, to ja chcę 50 tysięcy follow, to wbij się na Instagram Push Barber. Usyń to. Wiesz, mi na pieniądze nie zależy, ale follow by się przydało trochę. Nie dawajcie mu follow. Nie. Dobra, chodźcie. Zasługuję chyba. Nie. Wiecie co, kurwa, nigdy was nie lubiłem. Ty, Wiolka, byłaś od dawna szmatą. A ty, kamerzyca, chcę, żebyś zdechł. Słuchaj! A ty, Push, umrzesz na kamerzycę. Wydam się! Twojej maty. Aha, i co, my idziemy z buta, tak? No, a mamy inne wyjście? No dobra, to wysyjdźcie z buta, ja sobie zadzwonię. To jest jego auto. Dobrze, ja sobie po kogoś zadzwonię, dobrze? A wysyjdźcie z buta. Dobra, tak serio? To jest prank. O, tak? No. Ha! W ogóle od razu po tym gościu mi coś śmierdziało, jak on nawet nie miał buty za 50 zł z CCC. Śmierdziało. Co ci śmierdziało? Nigdy w życiu byś nie dał mi 100 tysięcy. Ty, koniec kuchni. I tak się zastanowiłam. Ty, śmieciu! Od razu mi to śmierdziało. Dlatego tak podwyższył cenę. A ten twój tani inwestor to jest gówno nie wiem. A ty się uważasz za rodzinę śmieciu? Wiesz, że ja go stąd wywalam? I nie interesuje mnie twoje zdanie. Jak już wiem, że dalej jestem u siebie. Nie u ciebie, jestem u siebie. Więc on stąd wychodzi. Słyszysz mnie czy nie? Odpowiedz mi coś? A ty chcesz go pobić? Nie, chcę stąd go wywalić. A nie, pobić, tak? Przy okazji, jeszcze ciotka się nim zajmie. On goleje. Tak jak... A wiesz, że on stąd wychodzi, tak? Wywalam jego rzeczy. Rozumiesz to? Prank ci chyba trochę nie udał, co? Zdziwiony? Chyba nie powiedział. Dobra, niech go weź go i stąd, bo go zabije. Patrz, jak on się w ogóle zachował, jak śmieć. Nie wiedział, że to jest prank i się tak zachował.